Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Syberia 2. Dobrze, może rozejrzyjmy się po domu, właśnie po domu, po chatce dziwnej szamanki. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Mój Boże, Hans! Tu jest Hans, sobie wisi. Tutaj, aha, te półki żeśmy już ostatnio przegrzebali. Zobaczmy, co mamy za sobą. Mamy pustą butelkę. Korek, młynek modlitewny, matrioszka, maskotka Jukoli, proca. Okej, okay. Wychodzimy stąd. Tutaj, o, co to jest? Wiem, dokładnie o 7:15. O co, come on? Czy wierzysz w to, że automaty są tutaj, by nam pomóc w potrzebie? Aha. Wspomnienia ze snu. Otwórz jego serce. Zrobisz to dla mnie, Kate Walker? No tak, otworzyliśmy to serce i dlatego, żeśmy wyszli... obudziliśmy się z tego snu. Valadilaine jest teraz 7:15 po południu. Ojciec nigdy się nie spóźnia. Nigdy nie zostaje w domu, idzie do fabryki, zamyka się w biurze i... I co? Czy wierzysz w to? Okej, okay, dobra, wychodzimy stąd. Jestem w jakiejś chacie. To pewnie szałas myśliwych. Są tu świeże ślady. Niedawno tędy przychodziła. Najdalej kilka dni temu. Zapewne łowiła ryby, by coś zjeść. Znalazłem kilka wskazówek. Jakieś dziwne przynęty. Kantin, nie mogę już. Dla mnie twoje wskazówki nie są warte złamanego grosza. Chcę dziewczyny, słyszysz? Kantin, jak... Kantin! Kantin, odpowiedz do diabła! Nowy Jork? Czy mnie słyszycie? Słabo, Kantin. Mów głośniej. Ja... O Boże. Mam tu mały problem, Marson. Właściwie całkiem spory. Ups. Czyżby kolega został zażarty przez niedźwiadka? Ciekawe, co się tam zdarzyło. Albo co dopiero się zdarzy. Okej, okay, gdzie mamy iść? Dobra, idziemy tu. Zobaczymy, gdzie tutaj dojdziemy. Tu już byliśmy, a może... O, właśnie, mam pomysł. Jak już tu jesteśmy, to weźmiemy sobie buteleczkę i nalejemy sobie wody. Może się przyda później. A głupio by było potem się wracać. Tyle, drogi. Co tu jest? Tu są jacyś... Jukole. No dobra, idziemy dalej. Tu teraz wejdźmy, ale gdzie jest nasz pociąg? Wejdźmy stąd, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Tutaj? Idźmy tu zobaczyć. O, jakieś zwierzątko, dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo. Tutaj pójdziemy w lewo. Tam prosto, prosto. Po prostu byśmy chyba doszli... No i co tu jest? W kółko. Kręcimy się. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Jak już się kręcimy w kółko. No dokładnie. Tu byliśmy dopiero.
Jeszcze raz, teraz pójdziemy prosto. Tu jeszcze w dół. Jeszcze w dół i tutaj pójdziemy prosto, zobaczmy. Jakaś drabina, no to wchodzimy. Dobra, tutaj jest coś do zbadania. Tu możemy iść. Tu. Chodź tutaj. Tutaj chodź, zobaczymy, czy tutaj coś jest. Dobra, idziemy do góry. Bo jakbyśmy poszli w prawo tym mostem, to nie wiem, czy byśmy nie doszli z powrotem. Bo tak. Zobaczymy. Najwyżej się wrócimy. Witaj! Kunukmak! Tup tut! Nazywam się Kate Walker, a ty? Nanuk Metal! Tup tut na! Nanuk tuk tut? Nanuk Metal! Tup tut na! Mam nadzieję, że mnie się nie boicie. Byk Nanuk Metal! Byk, byk! Tuk tuk na! Na! Tuk tut! Zapamiętam to słowo. Nie rozumiecie mnie? Maktyjziak. Bek na nuk metalna. Ja was chyba też. To tylko pociąg metalowy. Tak, podobny do Oscara. Bek metal. Tak, dokładnie. Tuk tut. On nie jest groźny. Dziękuję. Jest mi bardzo miło. Kulit. Tuk tut. No i okej, tu jest pociąg. To idziemy do pociągu. Ciekawe, czy jeszcze Oskar tam jest się w tym pociągu. W sumie, no gdzie mógłby iść? Idziemy, idziemy. O, tutaj coś jest. Chodź tutaj, Kate. Zerknij na to. Rozumiem. Zbyt ciężkie. Bez pomocy nie zaczepię tego do pociągu. Okej, no to idziemy. Może Oskar da się przekonać, żeby nam pomógł. On zawsze jest taki, co boi się wyjść. Bo niby coś mu się stanie. Jest, żyje jeszcze. Witaj, Oskarze. Kate Walker, gdzie się podziewałaś? Muszę przyznać, że trochę się o ciebie martwiłem. Ależ ja jestem tutaj, Oskarze. Właśnie rozmawiałam z Hansem i... O, czy on czuje się lepiej? Nie wiem. Powiedział coś dziwnego. Automaty były stworzone na dzień, kiedy... Być może pewnego dnia... otworzyć dla niego swoje serce. Wszystko w porządku, Oskarze? Musimy skoncentrować nasze wysiłki, by sprowadzić pociąg na dół, Kate Walker. Co Hans miał na myśli, mówiąc otworzyć swoje serce? Wszystko po kolei, Kate Walker. W tym momencie musimy skoncentrować się na wprowadzeniu pociągu do wioski Yukoli. Oskarze! Wreszcie znalazłam Hansa! Nareszcie! A, wspaniale! I co powiedział? Nic. Nic? A dobrze się czuje? Nie, Oskarze. Stan Hansa jest krytyczny. Och, Oskarze! Musimy znaleźć jakąś metodę, by postawić Hansa na nogi. Bez wątpienia, Kate Walker.
Nie zauważyłeś, że zbocze jest w środku puste, a tory prowadzą w głąb? Faktycznie, to niezwykłe. Wzgórze się trzęsie, a potem otwiera się brama, przez którą wychodzi kilku mieszkańców. Nawet podeszli do pociągu niosąc linę. Zagadnąłem do nich uprzejmie, a oni uciekli. Doprawdy, nie rozumiem dlaczego. Musisz uruchomić pociąg, żebyśmy mogli wjechać do środka. Niemożliwe, Kate Walker. Sprężyny napędu są rozkręcone. Obawiam się, że dalej nie pojedziemy. Chyba, że oczekujesz ode mnie, że na tym pustkowiu znajdziemy mechanizm nakręcający. Zdaje się to mocno dziwnym, że pan Vorarlberg nie przewidział takiej ewentualności. Może jednak przewidział. Oskarze, maska jest symbolem przyjaznego ducha Yukoli. Może gdybyś ją założył, Yukole zgodziliby się pomóc mi w przeciągnięciu liny. Będę wyglądał niedorzecznie. Kate Walker, wcale mi się ten pomysł nie podoba. Daj spokój, Oskarze. Robię to tylko dla ciebie, wiedz o tym. Witajcie, Marii Yukole. Nie musicie podnosić alarmu. Nanuk Metal, tuk tut! Co jest? Dziękuję. Z pewnością, Kate Walker. A to co, bo ty, Oskar, idziesz z nami, czy nie idziesz? Aha, nie idziesz z nami. Fantastycznie. No to idziemy sami porozmawiać z małymi ludzikami. Mam nadzieję, że mi pomogą z tą liną naciągnąć, zahaczyć o pociąg. Go przyciągnąć. Ale czym go przyciągną? Jakiś kołowrót by tam musiał być chyba. Tuk, tuk, chodźcie. Witaj. Kunukmak, tuk, tuk. Tuk, tuk. Słuchaj, mój przyjaciel Oskar nie jest złym duchem. Spójrz, on ma na sobie maskę dobrego ducha. Kulit, tuk, tuk. O, tak, całkowicie się zgadzam. Tak wygląda znacznie przyjemniej. Widziałeś? Oskar nie jest groźny. Pomożesz mi teraz? Proszę. Ta lina jest dla mnie za ciężka. Gany mógł. Gany mógł. Tuk, tuk. Jak oni idą? Powolutku. Luzie. Co się będę śpieszyć? Jest czas. Czyli będzie ten kołowrót, co? Będzie czy nie będzie? Idziemy za nimi. Gdzie to jest? Tędy idziemy? No właśnie, to już chyba wiem, do czego prowadził ten podest po lewej stronie. Podest, schody tu są, tak? Tu są schody, dokładnie. A oni tam byli? Gdzie ona jest? Jak ona? Wracaj na dół, oni tam stali we dwóch. Tutaj są. Tuk, tuk. Kunukmak, tuk, tuk. Tuk, tuk. Tuk, tuk. Super. Czyli jednak musimy iść do góry. Tak powiedział. Idź do góry i wymyśl coś. Tutaj jest coś. Po kolei, po kolei. Aha, aha. Spoko. Spoko. Tu jest ten... Wow, ale jak to uruchomić?
O! Jest. Naciąga się, czy się nie naciąga? Naciągnęło się? Nie naciągnęło się? To może lewą? To nie działa. Nie, to nie działa. Aha. No to jeszcze raz. Ale nic się nie dzieje. Kurczę. A czy ja tam zaczepiłem ten hak o ten pociąg? Oni tylko pociągnęli linę, żeby mi zrobić luz. Troszkę, żebym się rozpędził chyba. Chodź, Kate, zobaczmy, upewnijmy się. Ale jeżeli... Aha, bo ona wcześniej naciągała linę sama, ale nie dawała rady. Chodź jeszcze, chodź tutaj. Zobaczymy. No właśnie. Po prostu nie naciągnęliśmy liny. Ta. Malina. Chodź, Kate. Teraz możemy uruchomić tam nasz kołowrót. Kołowrót i przyciągnąć ten pociąg do nas. Wolne chodzenia. Tędy. Ciekawe, czy jest zimno. Muszę od po pierwszym dniu w takim zimnie, ja pierdzielę. Jedziemy. No i się udało teraz. Jestem ciekaw, jak on zawróci tym pociągiem. Przecież tyłem nie będzie jechał. Dobra, idziemy do niego. Do Oskara. Tędy mogę zejść? Nie mogę iść. Dobra, tu w prawo idź. Idź. Bo troszeczkę drogi masz do przejścia. Tutaj było po drabinie, tak? Tu była drabina. Tak, dokładnie. Jaka tu jest cisza w ogóle. Tędy. Tu gdzieś były te schody do góry, tak? Tutaj. Tutaj są, dokładnie, tu jest. Tu są schody do góry, idziemy do tego. Do Oskara. Z nim porozmawiać. Tuk, tuk. Stoi. Na stacji lokomotywa. Oskarze, co z tobą? Ty wciąż tutaj, Kate Walker?
Jesteś bardzo potrzebna panu Wollarbergowi. Proszę, nie trać czasu. Hans powiedział: otwórz jego serce. Zrobisz to dla mnie, Kate? On mówił o tobie, Oskarze. Wydaje mi się, że to coś istotnego dla zakończenia jego podróży. Ale o co tu chodzi? Kate Walker, jestem zaszczycony, że cię poznałem. Oskarze, nie rozumiem. To była piękna podróż. Przyszedł czas się pożegnać. Ależ Oskarze, ja nie chcę. Automaty są konstruowane, by służyć człowiekowi. Żegnaj, Kate Walker. A ten gdzie się wybiera? Kolego? Chociaż powiedz, gdzie idziesz. Poczekaj! Dokąd się wybierasz? Oskarze! Wszystko zrozumiałem, Kate Walker. Jestem tylko automatem i nadszedł czas, bym spełnił swoje zadanie. Czyli? No i poszedł. A skąd wiedział, że tam leży ten Hans? Czyli mamy biegnąć za nim, tak? Chodź, szybko, Kate, szybko. A jeszcze ktoś dzwoni. Halo? Kate? Pan Marson? Kate, skończ te podróżnicze brednie. Wszyscy są przerażeni, co się z tobą dzieje. Niech pan się nie martwi, szczerze. U mnie wszystko w porządku. Kate, posłaliśmy za tobą człowieka. Zaufaj mu, on ci pomoże. Traci pan czas, panie Marson. No i wszystko, pogadane. Tylko, że ten niewidoczny człowiek jeszcze żyje. Kurczę, zapomniałem wyłączyć w opcjach muzyki w grze. Troszeczkę będzie tak źle się grać bez muzyki, no ale YouTube mi tutaj wysyła komunikaty o roszczenia do praw autorskich i takie tam. Teraz nagle zaczął się czepiać do Syberii, do Ghost Recona, Motorsport Manager. Tędy to było, tak? Tutaj chodź. Że będę musiał w każdej grze wyłączać głos, naszą muzykę. Gdzie jest? Co jest? Jak to? Co on tu robi? Okej. Cokolwiek to jest. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. To była, kurczę. To było nie tak. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Pięć, dziesięć, siódma, piętnaście, tak? Tak, o to chodziło. Dwunasta i szósta, dziewiąta i trzecia. Bingo. Co my tu mamy? Mamy klucz Wollarbergów.
Ale co tutaj się wyprawia? Hans, zaplanowałeś wszystko tak, by za wszelką cenę osiągnąć cel. Spoko. Przejmie ten. Przejmie Oskara, tak? Idziemy do pociągu teraz. Idziemy do pociągu. Tędy to było? Tędy? W dół, koleżanka. Chodź, chodź. Ciekawe, czy jeszcze stoi ten pociąg, czy go czasem ktoś nie rozebrał na część pierwsza, a jest jednak, stoi sobie. Tuk, tuk. Kulit, tuk, tuk. Dziękuję. Tuk, tuk. Chodź, chodź do góry, chodź. Nie śpieszę jej się za bardzo. Dobra, i co dalej? Tutaj, do pociągu chodź. No i okej, co my tu mamy, proszę ciebie? Tu jest klucz Vorarlbergów, tak? Tak. Co to? Co to jest? Jakiś wąż. Co to jest w ogóle? Dziwne urządzenie. Udało się. Trochę to zeszło, ale się udało.
Cóż to było w ogóle? Chodźmy to zbadać. Chodź, Kate, chodź. Schodzimy teraz na dół. Ciekawe, co tam z Hansem. Idzie, idzie. Idzie Hans, tędy. Tędy, szybko, szybko. Witaj. Witaj, Kate Walker. Musimy wyruszać, wodzu. Ty odchodzić? Nigdy nie zapomnę, co dla mnie uczyniłeś. Wróć pewnego dnia, jeśli chcesz. Dziękuję. Za wszystko dziękuję, wielki wodzu. Więc płyniemy na tej arce? Arka Jukoli jest solidna. Podróż będzie bezpieczna. Mam nadzieję. Od czasu transformacji Hans odzyskuje siły. Ostatnia podróż dla Hans Vorarlberg. Dom już blisko. Tak, wiem. Zawsze podążaj za marzeniami, Kate Walker. Wodzu Jukoli, czy możesz otworzyć wrota na morze? Kate weźmie przyjaciela Yuki i wróci na arkę. Wielki wódz otwiera wrota. Dziękuję. Pomyślnych wiatrów, Kate Walker. Cóż, żegnajcie. Żegnaj, Kate Walker. Żegnaj, żegnaj, a my musimy się wrócić do tej zagrody i zabrać naszego Yukiego, naszego pieska miłego. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj to było. Chodź, chodź, Kate. To było tu? Nie, tutaj, tu. On mi pokazuje palcem. Mam iść tędy. To było tu? Tak, tu. Chyba. W dół. Teraz. Nie tu. Tak, tu. Dokładnie tu. Idziemy tędy. I powiedz mi, co ja tu mam zrobić. Aha, otworzyłem bramkę. No i Yuki nam uciekł, także możemy biegnąć za nim. Chodź, Yuki, chodź. Ciekawe, jak tam Hans się trzyma. Szkoda Oskara, bo trochę czasu spędziliśmy z Oskarem. W sumie dwie części Syberii to. To Oskar nam towarzyszył cały czas naszej podróży. Takie aż smutne się zrobiło. Gdzie ty poszłaś? Tutaj chodź. Straciliśmy jednego z towarzyszy naszej przygody. Idź, ruszaj teraz. Za niedługo stracimy pewnie drugiego, bo Hans pewnie długo też nie pociągnie. Przyjrzymy się, gdzie tym razem wyruszymy w podróż.
Ma zadzwonić później? Nie, odbiorę, Jesse. Szefie, jeśli można, on chyba ma kłopoty. Dawaj. Kantin? Kantin, gdzie jesteś? W piekle, Marson. W piekle! Poddaję się, Marson. Nigdy jej nie złapiemy. Kate Walker odeszła. Bardzo daleko. Do innego świata. Nic już nie można dla niej zrobić. Wracam do domu, Marson. Jeśli... Tym razem mamy przerąbane. Tak. Ty to powiedziałeś. Cóż, żegnaj, Kate Walker.